Punkt programu, do którego zgłaszają się prawdziwi śmiałkowie, tak? Śmiałkowie, bo trzeba nie dość, że znać dobrze gwarę, to jeszcze umieć się porozumieć ze sobą. Tak, jeszcze trzeba będzie się pokazywać takie to na scenie, tak? Czy aż tak to nie wiem, to zdecydujemy, na pewno tak będzie jest. Wesoło i na pewno będzie ciekawie, bo przed nami, szanowni państwo, konkurs o tytuł najbardziej wygodanej pary. Zapraszamy. Proponujemy państwu tę zabawę. Zapraszamy uczestników. 8 par chyba mamy, tak? Zapraszamy wygodanych. Nad prawidłowym przebiegiem tego konkursu będzie czuwać kolejne jury. Jury w składzie dr Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii. Artur Czesak, dialektolog, leksykograf z Uniwersytetu. Ładnie brzmi. Uniwersytetu Jagiellońskiego oczywiście. Tak, tak. Grzegorz Mielczarek, aktor Teatru Polskiego w Warszawie. Witamy serdecznie. Teraz poprosimy pary, ale się nam zrobiło to się tak gęsto. Rozejdziemy, tak po rogach. My się rozejdziemy, pary się zejdą i jakoś się wszyscy pomieścimy. Szanowni państwo, będziemy zadawać pytania. Proszę bardzo uważnie słuchać, nie zaglądać w odpowiedzi. Para, no ja mam nadzieję, że państwo znają odpowiedzi, to dobre odpowiedzi, jedyne dobre. Każda para ma 3 sekundy na wykonanie zadania, które jest odpowiedzią na pytanie. Obie osoby w parze muszą zrobić to samo, czyli jak na przykład zadam pytanie, czy coś jest czymś i jeśli tak, to trzeba podnieść prawą rękę do góry, to obydwoje państwo muszą podnieść właśnie prawą rękę do góry. Jeśli para przekroczy czas, czyli się spóźni, albo mężczyzna zrobi co innego, kobieta co innego, to niestety nie zaliczamy takiej odpowiedzi. A tutaj nad tym tak są źrace i oni tam przyglądają się. O, patrzą i tak i będą oceniać, czy to właściwie było wykonane zadanie, czy nie. Czy noga była po prawej, czy po lewej stronie. Ja spróbuję się schować, żeby jury widziało dobrze wszystkie pary. Możemy zaczynać? Pary gotowe? I jury chyba też gotowe. Gotowe jury? Ręka do góry. Gotowe, dobra. To jedziemy. Jeśli Bolok, to Bolesław, podnieś prawą rękę. 3 sekundy minęły. Chyba zgodnie są wszyscy, że Bolok to nie jest Bolesław i bardzo dobrze, bo Bolok to jest wrzut. Najgorzej to jest jak wrzut na Złotku, to wtedy jest problem. Bolok na Złotku, tak? Jeśli brewitnie, to krótko i stanowczo, zrób krok w przód. Oczywiście. No ale nie wszystkie pary tak zrobiły. No bo jest ciasno. To może ja się gdzieś wycofam. Tylko... Dobra, to no to... A może my pójdziemy przed scenę? Ja nie wiem, czy możemy powtórzyć. Możemy powtórzyć to pytanie, bo tu padła propozycja nie. Ale to co robimy w takim razie? Pójdziemy, bo część osób odpowiedziała dobrze, a część musieli... źle. Czy pytanie jest dosyć? Dobrze. To idziemy dalej. Dobrze. Jeśli Bryś to tylko imię psa, stan na jednej nodze. Bryś to imię psa, tylko imię psa? Nie, szanowni państwo, Bryś to żartobliwie o chłopaku. Taki Bryś z Kubry... No, a, ale Bryś. Tak. Tak. No, może być pies jak taki Bryś, no ale to nie tylko. Było podkreślane nie tylko imię psa. I teraz, jeśli Buchac
lub buchacz to wybuch, złap się za kostkę. Buchac. Jeśli buchac to wybuch, złap się za kostkę. Nikt się nie złapał i dobrze, bo to jest złodziej. Odbuchnąć, ukraść. No. Nie powiedzieliśmy jeszcze jednej rzeczy. Ile razy para może się pomylić, żeby odpaść? Raz. To jedna para nam odpada już. No. Oczywiście. Piąta para wylatuje. Dziękujemy oczywiście, bardzo. Oczywiście buchac to jest ten, co buchnął, czyli... Złodziej. Czyli złodziej. A teraz, jeśli scapić, znaczy podglądać, zatkaj sobie nos. Capić. Scapić. Sapić, stopić, jak to woli. 3 sekundy minęły, albo państwo jacyś nieśmiali, albo rzeczywiście znają wszystkie odpowiedzi. Bo nie, scapić to znaczy łapać, złapać. Czyli dobrze. Tak. Idziemy dalej. Jeśli śliwki to gatunek żółtych śliwek, okręć partnerkę jak w tańcu. Śliwki. Śliwki. Nie? No właśnie, że nie. Śliwki oczywiście. To łaskotki. Łaskotki. Podśliwiły ją tam, gdzie nie trza. No i co teraz? Teraz jeśli darzyć się, to znaczy złożyć dar, ukłoń się do widowni. Darzyć się, to znaczy złożyć dar. No oczywiście, że nie. 3 sekundy minęło. Darzyć się to jest poszczęścić, obrodzić. Jeśli despet to robienie na złość, pociągnij partnera za ucho. No oczywiście, że tak. Znają wszyscy gwary. Despetnik, despecić. Wyjątkowo mocna konkurencja. Tak. Chyba nikt się nie pomylił. Ja przynajmniej nie widziałam. Chyba nikt się nie pomylił. No. Idziemy dalej. A jeśli dreuch, to piejący kogut, klaszczemy. Dreuch. Jeśli dreuch, to piejący kogut, klaszczemy. Klaszczemy. Niestety. No i wysoka komisjo. No chyba nam się interes skończył. Nikt nie odpowiedział dobrze na to pytanie. Co robimy? Ogłaszamy abolicję. Dobra. Ogłaszamy abolicję, bo szanowni państwo, dreuch to jest piejący kogut. Tak. Dresie i dresie jak ta cholera jedna. Jeśli dwoić, to być w ciąży, łapiemy się za boki. Jeśli dwoić. I dobrze, bo nie, to znaczy mówić druga komuś para na wy. Od prawej. Dwoju mu i dwoju. Dziękujemy bardzo. Bóg wam zapłoć. Wam. Tak. Jeśli gicole to nogi, zrób przysiad. I cudownie. Wszyscy brawo. Dobrze odpowiedzieli na to pytanie. Jeśli habina to hrabina, ukłoń się partnerowi nisko. Pięknie, bo habina to gałązka rózga. Tak jest. Jeśli hadra, to smutek, obejmij partnera. No zawsze jest miło przytulić się do partnera, nie, ale nie. Nie miała być hadra, nie handra. Inteligencyjo wielko, no. Hadra to nędzna szkata. Handremo, ale hadra to na... Dziękujemy kolejnej parze, gratulujemy. To miała być tak hadra, dużo... a nie handra. No ale na sporo pytań państwo dobrze odpowiedzieli. Oczywiście, że gratulujemy. Tak, oczywiście. Jeśli heta woła się na krowę, kucnij. No heta nie. Wołamy na krowę? Konia, jasne, że tak. Jeśli chybać, to skakać, podskocz 2 razy. Cudownie. Wszystko państwo wiedzą. Wszyscy jeśli tak. Hucak to hukac, ten, co hukac, nawołuje, hukac. Szczypiemy partnera w policzki. Hukac? Jeśli hukac to ten, co nawołuje, szczypiemy partnera w policzki. No hukac, no albo hukoc. Nie. No, dziękujemy. Hukac to jest ten, co się huko. Czyli lata za babami. No lata za babami się huko normalnie, tak? Ale jak pan nie wiedział, to chyba dobrze na panu. No. Nie huko się, tak? Dobra.
Jeśli Juzyna, to pod wieczorek pogłaszcz się po brzuchu. No i zostały nam chyba dwie pary. Trzy pary się grzebią. Dobra, bo tak, niestety, niestety, Juzyna to właśnie jest pod wieczorek. Czyli pary, które się pogłaskały po brzuszku, zostają. I zostały nam dwie pary. A to po swoim trzeba się pogłaskać. No wyjdziemy już chyba z tego, sodzy jest więziony, wyjdziemy. Sodza to po krakowsku jest więzienie, żebyście wiedzieli. Czyli wyłazimy z sodzy. Jeśli kopyść, to końskie kopyto, wyciągnij rękę do przodu. No i dobrze, bo kopyść to trzonek długiej łopaty służącej do mieszania. Obróciła kiedy kopyścią kogo? Nie, no właśnie. No. Jeśli mówić kuseryje, oznacza pleść głupstwa, połóż palec na ustach. Kuseryje oznacza pleść głupstwa, tak czy nie? Bardzo dobrze, tak właśnie to oznacza. Została nam jedna para. Tak. I wygrana para. Para wygrana. Najbardziej wygodano. Najbardziej wygodano. To poprosimy, żeby się państwo przedstawili. Zuzanna Kocioł. Kacper Kania. I skąd państwo jesteście? Jestem z Radziemic. Ja z okolic Krakowa. Nie czyli Krakowiok, tak? Krakowiok. Tak, można tak powiedzieć. Który całkiem dobrze zna krakowską gotkę. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Są państwo jeszcze gratis jedno pytanie? Jasne. Musimy coś trudnego znaleźć. To powiedzcie, co to może być Lekuś? Lekiewicz, Lekuś? No. Lekko se żyje. No, dokładnie, no. I teraz tak, oprócz oczywiście tytułu wygodanej, najbardziej wygodanej pary, otrzymują państwo nagrody ufundowane przez właściciela firmy Krak Marfisz, Starostwo Powiatu Krakowskiego, Kopalnie Soli w Wieliczce. No i jeszcze czeka na państwa fantastyczna niespodzianka. Nie wiem, czy państwo wiedzieli w ogóle o takiej niespodziance. Ta niespodzianka to przeobrażenie w osoby z portretu Wyspiańskiego. Piękne, które to przeobrażenie, autorką będzie Ludmiła Pilecka, charakteryzatorka telewizyjna, filmowa, teatralna, która ma cudowne ręce i piękne oko. Zobaczą państwo efekty niesamowite. A teraz zapraszamy na scenę jury konkursowe. I jeszcze prosimy, żeby para, która zajęła, tam były dwie pary, drugie i trzecie, tylko drugie? Tylko... Prosilibyśmy, by... Też do nas podeszła. O, już para biegnie. Już państwo są. Tak, będziemy jest, wręczać nagrody. Przyjemny moment. Zapraszamy. No teraz jeszcze poprosimy państwa, żeby... Tutaj na środek bardziej, żeby państwo się przedstawili. Katarzyna Radoń. Łukasz Grochal. Pod Mogila. Ja jestem troszkę dalej spod Wieliczki. Cudownie. Gratulujemy pierwszej parze, drugiej parze i poprosimy jury konkursowe, czyli pana doktora Kazimierza Sikorę, pana Artura Czesaka i Grzegorza Mielczarka. Zapraszamy na scenę tutaj, tak? Uhonorowanie wygodanych par. Najbardziej wygodanych dziś. I najbardziej odważnych. Warto było startować. Proszę bardzo, panie doktorze, panie artysto. Ja jestem z Bronowic, a pan skąd?
końcu nie wie. Nie odpuścimy tak łatwo, musi pan się przyznać, skąd pan pochodzi. Z gminy Koniusza, między Proszowicami a Krakowem. A mieszkają tam jacyś ludzie? Co to za? Mieszkają. A? Co to za wioska jest? No co Piotkowice małe. No, no to tak mówcie. Wy tam byli przecież, nie? No. Dyplom. I teraz proszę poćwiczyć trochę mięśnie, bo nagrody duże. Słuchajcie, śledzia dostał, ale nie wiem, czego żołkę mu dali. Zagrycha jest. Piękne nagrody. Gratulujemy jeszcze raz i tytułu, i nagród. I teraz nagrody dla drugiej, najbardziej wygodanej pary. Gratulujemy, wszystkiego dobrego. Brawa dla zwycięzców. Brawa dla zwycięzców, dla uczestników. Gratulujemy serdecznie. Gorące brawa jeszcze raz. Dziękujemy bardzo, dziękujemy parom, dziękujemy jury. I teraz jeszcze jeden bardzo ważny komunikat. Osoby, które zgłosiły do konkursu serniki, bardzo są proszone do wspólnego zdjęcia tutaj przy namiocie, z boku sceny. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które przygotowały serniki, żeby zgłosiły się do zdjęcia. Proszę państwa, godzina 16:55, czyli pora na chwilę słodyczy, czyli konkurs na tradycyjny sernik krakowski. Czyli takie tea time po polsku, po krakowsku. 17 to zwykle tea time. No, no właśnie, no właśnie. Zadaniem uczestników tego konkursu było przygotowanie i dostarczenie sernika jury razem z dołączonym przepisem, według którego ten sernik powstał. A jury w składzie pani Krystyna Reinfus i Alicja Małeta, etnografii i kustoszki z Muzeum Etnograficznym imieniem Seweryna Udzieli w Krakowie, pan Tadeusz Wójtowicz, wójt Wielkiej Wsi, oceniał wygląd i oczywiście smakował. Oceniali, smakowali, tak? Czytali przepisy i podjęli decyzję. Zaraz zobaczymy. Ale nie rytowaliście z nimi tego sernika? Teraz zapraszamy finalistów tego konkursu. Jak państwo widzą, na sernikach są karteczki z punktami. To nie są punkty, a co to jest? Numerkami. Proszę państwa, serników było 5. Jury oceniło wszystkie te serniki, ale powiedzmy tak szczerze. Sernik w regulaminie było napisane i prosiliśmy o sernik krakowski. A sernik krakowski jest prostokątny i na wierzchu ma piękną kratkę, no i ma na tej kratce trochę lukru. Więc jeśli chodzi o te, które zostały nam zaprezentowane, owszem, wszystkie były smaczne, ale kratki prawie żaden nie miał takiej, jak naprawdę być powinna. Te 3, które myśmy wybrali, no to mają prawie że tą kratkę. Jeden sernik miał troszeczkę kratki, drugi sernik miał widelcem narysowaną kratkę, a trzeci miał tylko w połowie kratkę. Potem jeszcze te 2, które były dodatkowo, no to były po prostu... To coś się nie udało z tą kratką. Tak więc to, jeśli chodzi o smak, to rzeczywiście wszystkie prawie były udane, wszystkie były dobre. No może za wyjątkiem jednego, który miał zapach, no to nie każdy lubi taki zapach, żeby był mocny, intensywny, jak na przykład araku czy jakiegoś innego dodatku. A teraz ja już oddaję tutaj panu, to przeczyta, kto dostał jak. A ja mam pytanie tylko takie do państwa. Kto pamięta sernik krakowski z kratką? Ręka do góry. Z kratką. Kto pamięta te serniki jeszcze, jak nasze babcie piekły? O!
Momencik, momencik, ja tutaj może jeszcze coś sprostuję, bo to chyba taka niespodzianka dla samych prowadzących, ponieważ to prowadzący jeszcze mają skosztować te serniki trzy tutaj wytypowane i prowadzący mają punkty. I teraz, szanowni państwo, tutaj dla państwa jest taka chwila słodkości. Proszę sobie skosztować serniki tutaj wybrane już przez naszych jurorów i macie państwo taką możliwość, aby każdy sernik teraz ocenić i dać swoje punkty. Ja tutaj prowadzącym tylko podpowiem, że prowadzący mają punkty 1, 2, 3. Ten najlepszy według państwa dostaje 3 punkty. A jak wszystkie są równopyszne? Niestety, my jesteśmy bezwzględni, musicie państwo tutaj się zdecydować. Ale śmiało proszę kosztować, patrzeć. Ale naprawdę spróbowałam dwóch i oba są równie pyszne. Proszę państwa, naprawdę są pyszne. Tylko ja no muszę dać, znaczy muszę, wszystkie są pyszne tak samo, ale jeżeli muszę wybrać, to jest dodatkowy punkt za kratkę. Pani ma ewidentnie krakowski wygląd i smak, nie inaczej, smak i wygląd sernika krakowskiego. To ja już zdecydowałam. Teraz pani będzie podliczać punkty? Nie. Czy pan? Odliczenia są mężczyźni? Oj, proszę państwa, się rozmarzyło. Niestety piec nie umiem, ale chyba będę musiał kochaną moją małżonkę prosić, żeby mi taki upiekła. Taki krakowski sernik, niebo w gębie. Podliczone? Wszystko wiemy. Poprosimy w takim razie jury o ogłoszenie wyników. Nie wiem, czy podejdzie pan do mikrofonu, czy przekazać swój. Szanowni pan wójt Tadeusz Wójtowicz, prosimy bardzo. Szanowni państwo, jak tutaj była mowa, musimy być bezwzględni, chociaż wszystko smakowało. Jakie pyszne. Tak, ale też musi być zgodnie z tradycją. Tak więc pierwsze miejsce, najlepszy sernik w tym przeglądzie folklorystycznym Festiwalu Godki Krakowskiej dla pani Zofii Frączek. Gratulujemy, wielkie brawa. Jeśli ktoś z państwa zdoła spróbować, zachęcam. Przepyszne. Wszystkie trzy fantastyczne. Drugie miejsce pani Zofia Rogala. To nagroda pierwsza, czyli grill ogrodowy ufundowany przez OBI, a także upominki rzeczowe, w tym podwójna wejściówka do Muzeum Etnograficznego. I trzecie miejsce pani Urszula Latacz. A drugie miejsce nagrodzone jest elektryczną myjką do okien ufundowanej przez OBI oraz upominkami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe. I laureatka trzeciego miejsca otrzymuje zaproszenie na kolację dla dwóch osób ufundowaną przez właścicieli restauracji Chochołowy Dwór. No właśnie, na romantyczną piękny, kolację. Pyszny wieczór. Tak jest. Do Chochołowego Dworu. Widać, że oprócz umiejętności pieczenia także trzeba mieć na imię Zofia, bo pierwsze miejsce Zofia, drugie miejsce Zofia. Tak więc. Nie, pani Urszula. Ja chciałem dodać, że czwarte miejsce ex aequo pani Agnieszka Spylka i pan Krzysztof Szczepankiewicz, jeżeli nie przekręciłem. Także gratulujemy i dziękujemy za uczestnictwo w konkursie. A ja mam pytanie takie do pani, która zajęła pierwszego miejsca. Czy tak sami od siebie ten plocek piekliście, czy tak wam to pokazał? Tak, sama od siebie piekłam plecek. Znaczy się, przepis jest rodzinny, z domu wyniesiony, ale przyjechaliśmy tu z Jaszczębi, ze Stowarzyszenia Trzech Wiąków. To tak, w sumie na te trzy wiąty. Ja was często obserwuję, także na Facebooku. Proszę często ktoś się napuszczacie. A tak samo tutaj ma to samo pytanie. Czy to jest szukany przepis, czy rodzinny? Rodzinny. Od mamy, babci. Tylko tej kratki braku. A to ty tak samo? A my mamy pracowniczy, spotkaliśmy się z panem dyrektorem i panią kucharką w szkole i upiekliśmy wspólnie. No właśnie. No to też kratki nie było, no.
To dziękujemy Państwu bardzo. Szanowni Państwo, bo te serniki są już krojone tutaj obok sceny. Kto chce spróbować, to bardzo prosimy. Naprawdę pyszne, absolutnie pyszne. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy jeszcze raz. Pani chyba będzie potrzebowała pomocy, żeby nie, żeby tę nagrodę zebrać ze sobą. A teraz kapela folklorystyczna. Prosimy o Krakowiaczek 1. Dżingiel, prosimy, dżingiel. Aha, czyli sernik będzie na scenie, tak? Sernik za chwilę zostanie wystawiony, będą Państwo częstowani. Co było pięknie, było śpiewająco, a teraz, Szanowni Państwo, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego. Krakowiacy świętują stulecie niepodległości. W jury konkursowym był Bogdan Wasztyl, dyrektor TVP 3 Kraków, Dariusz Pawelec, realizator telewizyjny, fotograf, Ewa Hajduk, artystka, fotograf oraz Ryszard Kornecki, artysta, fotograf. Przedstawicielem jury jest Dariusz Pawelec. Witamy serdecznie. Jury się napracowało, naoceniało i możemy ogłosić werdykt. Zaczniemy od miejsca trzeciego, które ex aequo zajęły dwie panie. Jolanta Chytkowska, Fonfara, zapraszamy do nas, za historię Zagrody Ławeczki, i Jolanta Sobocińska z zespołu folklorystycznego Giebułtowianie. Zapraszamy panie, laureatki trzeciego miejsca w konkursie fotograficznym. Krakowiacy świętują stulecie niepodległości. Reprezentantką. Wielkie proszę brawa. Państwa, tak, proszę Państwa, fundatorem wszystkich nagród w tym konkursie jest Telewizja Kraków. Poszło. To teraz drugie miejsce. Nagrody będą w międzyczasie wręczane. Drugie miejsce w konkursie zajęła fotografia uczniów ze szkoły w Poskwitowie. Zapraszamy uczniów albo przedstawicieli uczniów. Zapraszamy bardzo. Jeden na pewno już do nas idzie. Jesteś sam, czy jest was więcej? Sam. W takim razie w imieniu jury. Masz to zdjęcie, to pokaż go, jak ono wygląda. I za tobą nagroda. Tak. Gratulujemy. I miejsce pierwsze dla Moniki Gadulskiej i Barbary Szury. Za zdjęcie pod tytułem Pierwsza Godka Krakowska o niepodległości była na weselu. Oto zdjęcie. Proszę piękne. Bardzo, proszę, proszę. O. Naprawdę. I obie nagrodzone panie, gratulujemy bardzo. Dyplom to cześć, nagrody i nagroda w torebce. Ale, a teraz mamy pytanie, czy pan mógłby coś powiedzieć na temat tych zdjęć? Więc mieliśmy oczywiście problem, bo poziom był wysoki i zróżnicowane były bardzo zdjęcia, ale ja na marginesie może chciałbym powiedzieć o czymś takim, żebyśmy pamiętali, że tu mamy potężne narzędzie, że każdy z nas ma aparat fotograficzny, ba, i ma kamerę. Ja szczególnie do młodych ludzi chciałbym zaapelować o używanie kamery i podłączenie się do takiego projektu Zdigitalizuj babcie, zdigitalizuj dziadka. Nagrywajcie swoich dziadków, swoich dziadków i swoje babcie, tak? Źle coś mówię. I niech to zostanie dla waszych wnuków, dla następnych pokoleń. Pamiętajcie, zdigitalizuj dziadka, zdigitalizuj babcie. Będzie piękna pamiątka i piękna zabawa. Gratulujemy jeszcze dziękuję raz wszystkim nagrodzonym. Dziękujemy bardzo. Jury szanownemu. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, to nie był oczywiście jedyny konkurs. Nie, nawet nie policzę, piąty? Tak. Już nie pamiętam, ile tych konkursów już dzisiaj było. O, tak jest. Ale teraz będzie festiwal wiersza. Tak? To jest konkurs Polski, za którą odbierze córka nagrodę. Za wiersz Sobota w Jastrzębi. Również bon do sklepu elektronicznego. Nagrody ufundowała Telewizja Kraków. Zwycięzcą serdecznie gratulujemy. Gratulujemy.
nagrodzonym. Dziękujemy jury za pracę. To był konkurs. Tak, a poetycki. Teraz mamy prośbę, żeby laureatka od... Nie wiem, czy powiesz wiersz, czy przeczytasz? To proszę bardzo, mikrofon jest twój. Proszę bardzo. No sam ciekawy jestem, jaki to będzie wiersz. Ale z tego, co przewodniczący jury mówił, że to jest, był bardzo wysoki poziom tych wierszy, zresztą na początku również też, więc pewnie usłyszymy coś bardzo przyjemnego dla ucha. Zawsze byliśmy wolni. Wyszła Maryś na pole, serce mocno jej bije. W koło się spoglądło, to przyroda tam zdyje. Piękna ta nasza Polska, głośno myśli dziewczyna. I o historii tego kraju rozmyślanie rozpoczyno. Wiele się przecie działo, wiele nas spotkało przykrości. By dziś cieszyć się można, można było z wolności. Gdy Prusy, Austrio i Rosja nas kraj rozebrali, niejedni dziadowie, ojcowie za wolność krew przelewali. Niejedno babka i matka modlitwy po polsku uczyła, by wiara, wolność, tożsamość narodowo się nie zniszczyła. Bo tam, gdzie polsko mowa, gdzie gotka krakowsko zyła, tam niejedno kobieta wolność swe serce wozyła. I tak po 123 latach walk, męczarni, niewoli, Bóg przywrócił nam wolność. Nikt nas już nie niewolił. I już 100 lat jesteśmy wolni, tak myśli Maryś z uśmiechem. A kochać Polskę cały czas nigdy nie będzie grzechem. I chociaż się święci stulecie niepodległości, zawsze byliśmy wolni. Niech nikt się na te słowo nie złości. Bo tam, gdzie mowa ojczysta, gdzie słychać modlitwy słowa, wolnym jest każdy i w syndy każdego dnia od nowa. Dziękuję. Pięknie, nie? Brawo, brawo i jeszcze raz. Szanowni Państwo, teraz pora na konkurs. Na tradycyjny, odświętny strój krakowski. Zapraszamy. Dzisiaj o tradycji mówimy bardzo dużo. Słowa tradycja padały dzisiaj z tej sceny wielokroć. Mówi się, że społeczeństwa, które zapominają o swojej tradycji, tracą tożsamość. Ale z pewnością nie zapominają oni uczestnicy konkursu na tradycyjny strój krakowski. To szanowne jury, witamy na scenie jury tego konkursu. Pani Krystyna Reinfus i Alicja Małeta, etnografka, etnografki i kustoszki Muzeum Etnograficznego imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. I pani Monika Wanura-Kurosat, grafik, scenograf, kostiumolog. Mamy tu jeszcze wypisanego pana doktora rehabilitowanego Ryszarda Meliwę i widziałam go dziś, siedzi na ławeczce. Zapraszamy, panie profesorze. Coś nam się pan stracił gdzieś jak ciotka w Czechach, ale zapraszamy tutaj. Jury już w komplecie. Szanowni Państwo, jeszcze tylko powiem, że nagrody w tym konkursie to bony zakupowe do sklepu elektronicznego. Ufundowała je Fundacja PZU, a nagrody rzeczowe Muzeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. A ponieważ motywem przewodnim dzisiejszego festiwalu jest twórczość Włodzimierza Tettmajera, który pięknie namalował stroje krakowskie do albumu Ubiory Ludu Polskiego, został ten fakt wykorzystany w regulaminie konkursu. I bardzo prosimy o wyjaśnienie zasad konkursu i werdykt. Proszę Państwa, no przede wszystkim miało to być jak najbardziej zbliżone do tego, co namalował Tettmajer. No ale niestety musimy wziąć pod uwagę jedno, że krakowiacy nie byli umundurowani. Krakowiacy mieli bardzo różne stroje w zależności od tego, w jakiej byli miejscowości, z jakiej miejscowości pochodzili. Więc oczywiście stroje, one były podobne, ale nie takie same. I to, co Tettmajer malował, było czasami troszeczkę inne niż to, co dzisiaj Państwo zaprezentowali.
Niemniej jednak udało nam się, bo oczywiście niektóre części stroju były bardzo podobne, jak gorset, katanka czy sukmana krakowska. One były, ale z ozdobami troszeczkę się różniły te z modlnicy od tych, które malował Tettmajer w Bronowicach. No ale udało nam się zdobyć te nagrody. Czy ja mam już? Tak, oczywiście, tak? Bardzo prosimy o ogłoszenie werdyktu. Pierwszą nagrodę otrzymuje pan... Trzecia. A pani tutaj od trzeciej... Bo chcemy, żeby napięcie rosło. Dobrze. Zaczynamy od trzeciej. To od trzeciej. W takim razie trzecia nagroda to otrzymuje pani Katarzyna Radoń. Zapraszamy do nas, pani Katarzyna Radoń. Jako ta najbardziej kobiecy strój, najbardziej taki podobny do tego tettmajerowskiego, jaki był na obrazach. Następnie drugie miejsce, pani Bogumiła Pietrzyk. Zapraszamy, pani Bogumiła Pietrzyk to dostaje za... W zasadzie za katankę, bo Tettmajer też malował kobiety i w gorsetach, i w katance. Jedyna, która miała dzisiaj piękna, katankę. Pięknie haftowana. No i nagroda pierwsza, pan Łukasz Grochal. Jako jedyny mężczyzna, który naprawdę jakby zszedł z obrazów Tettmajera. A jak się nazywa to wierzchnie ubranie? To jest sukmana. Sukmana. Sukmana, tak jest. Brawo. Gratulujemy serdecznie przepięknych strojów. Dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy dyplomy. Nagrody już są. Gratulujemy przepięknych strojów. Pięknie. Dziękujemy. Pozazdrościć. Ale proszę państwa, niech pan stanie przy mnie tutaj. Widzicie różnicę? Powinno być odwrotnie. Pan jest żonaty? No właśnie. Ja jest ubrany jak kawalier, a on jest ubrany jak żonaty, no. On ma pas gospodarza, a ja mam normalnie posek kawalera, no. Kłowca by się znalazła, ale z krowami to sprzedałem 2 lata temu jedno ostatnio. No. Tak, to tak. Ma 3 owce i krowę, tak? 6 owiec. No. A 6 owiec, 1 ciele. No także, proszę państwa, no trzeba powiedzieć tak. No to trzeba teraz gospodyni sprowadzić. A no po co? No dobra, niech i tak będzie. Proszę państwa, czyli na tym przykładzie widać chociażby różnicę, że ja powinienem mieć ten pas, on ten, a tylko że on ma krowy i tego i cielęta, no to ma pas gospodarza. A ja jestem, tak powiem, goły i wesoły, to mam tylko pas. Wszystkie stroje kawalerskie i gospodarskie. Dziękujemy. I kobiece przepiękne. Gratulujemy nagród. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu bardzo. Za pracę. Przypominamy też, szanowni państwo, że jeszcze cały czas można się zgłaszać do maratonu Krakowiaka. To już ostatnie momenty, żeby się do takiego maratonu zapisać i podjąć wyzwanie. Proszę państwa, i teraz będziemy... Teraz werdykt jury, jeśli chodzi o strój stylizowany. Zapraszamy. Zapraszamy stylizowany werdykt jury. Zapraszamy do jury na scenę. Jury obradowało w składzie Monika Wanura Kurosat, grafik, scenograf, kostiumolog, Alicja Małeta, etnografka i kustoszka w Muzeum Etnograficznym imienia Seweryna Udzieli w Krakowie i pan doktor habilitowany Ryszard Meliwa, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, grafik i scenograf. I jeszcze mam tu Dariusza Pawelca, którego nie widzę, czy siedział, wyjechał, musiał wyjechać. No niestety, w takim razie obradował, na pewno miał wpływ na werdykt, a teraz prosimy o ogłoszenie. Proszę państwa, znowu mnie przypadło jaką w komisji tutaj powiedzenie paru słów. Proszę państwa, przede wszystkim my w regulaminie było inspiracja. Inspiracja to znaczy, że coś powinno być ze stroju ludowego w ubraniu, które dana osoba ma. Ponieważ tutaj było bardzo
mało tych strojów, więc myśmy tutaj troszeczkę inaczej podeszli do tego, do tych różnych rzeczy, do zacznę od wyróżnienia, dlatego że wyróżnienie otrzymuje zespół Modlicanie za stylizacja, czy to nawet nie jest stylizacja, tylko po prostu za strój krakowski, w którym występują, bo wszyscy te osoby powiedziały, że taki swój prawdziwy strój mają w domu, a to jest tylko odrobione, żeby się ten stary nie niszczył. Więc tutaj proszę bardzo, przedstawicielka i proszę, jestem. Gratulujemy, brawa dla pani, dla zespołu oczywiście. Proszę państwa, za tą stylizację, inspirację zaczynamy od trzeciego miejsca, które otrzymuje Jakub Kowalnik. Jakub Kowalik, zapraszamy. Babcia to powinna dostać, bo to babcia uszyła ten strój. Ale proszę bardzo zaprezentować. Czy Jakub to jest ten Jakub? Tak, Jakub. Proszę puścić Jakuba. Proszę bardzo, Jakub ma wszędzie krakowskie kwiatuszki. Brawo! No. Proszę bardzo. No. Jakub po prostu skazany na sukces od początku. Gratulujemy. Drugie miejsce otrzymuje pani Magdalena Bernicka. Zapraszamy do nas. Pani, ale tutaj to pani musi powiedzieć, co, czym inspirowała się, bo to jest bardzo, proszę bardzo, dokładnie. To jest strój krakowski na odwrót. Czyli inspirowałam się strojem krakowskim męskim dla kobiety. Nie mam surdutu, mam kamizelkę króciutką, zamiast krótkiej koszuli długa do kolan, tak jak powinno być. Spodnie, tak zwane pampaloniki, u nas to się mówi. I tak, brzęczki nie są u pasa, tylko u kamizelki, na odwrót. I tak samo chwosty, u nas na to się mówi, mogę? Kutasiki, zamiast, no tak się mówi, zamiast na kamizelce, są u pasa. Sznurowanie jest gorsetowe, typowe z tyłu i zostawiłam wianek, tak jak powinno być, i uroczą kokardkę pod szyją. Czyli sporo przekory jest w pani, ale w tym wypadku bardzo się to na dobre wyszło, ta przekora. Gratulujemy, brawa dla pani za pomysłowość, za fantazję i za znajomość jednak stroju, bo żeby zrobić coś odwrotnie, to trzeba wiedzieć, jak powinno być. Oczywiście. No i ostatnie, pierwsze miejsce dla Darii Dudy. Daria Duda. Tu proszę bardzo. I też musi powiedzieć, dlaczego jest tak. No to ja stworzyłam ten strój, ponieważ mieliśmy takie występy ze szkoły w strojach ludowych właśnie krakowskich i dużo osób ode mnie właśnie tak było złe, że muszą to ubrać się, no wstydziło się po prostu. I ja chciałam pokazać, że nie ma nic do wstydu, że to jest musimy być z tego dumni i że to nawet w stroju codziennym możemy tak robić. I tutaj spodenki i bluzka, no to jest sama je przerabiałam i tutaj z tyłu właśnie bluzki jest taki a la gorset wiązany wstążką, a tutaj mam właśnie takie wzory kwiatów. Piękny strój. Rzeczywiście jest to powód do dumy i fantazji. Zresztą przecież kreatorzy najwięksi używają motywów ludowych, etnograficznych z wielu krajów. Cudownie, fantastycznie. Gratulujemy fantazji, gratulujemy pomysłowości, pięknych strojów wszystkim. I dziękujemy bardzo. Naprawdę, naprawdę pięknie. No jak patrzę na młodych, którzy się chlubią tym, że są z Krakowa i spod Krakowa, to serce rośnie. To prawda. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz, szanowni państwo, zobaczą państwo, co potrafi zrobić jedna z najlepszych charakteryzatorek, oczywiście, a może i najlepsza, Ludmiła Pilecka, która wygrała konkurs na najbardziej wygodaną parę, wtłoczyła w ramy
obrazu Stanisława Wyspiańskiego. Autoportret z żoną. Dokładnie tak. I poznacie proszę... ich? Tak ciekawy jestem. No, proszę bardzo. Ale miałbym taką prośbę, żeby ten mikrofon tak troszeczkę na bok, żeby ich zobaczyć. Tak, żeby... No właśnie. Tak, tak. I w ramię, w ramę, w ramę. O. Zmienili się troszeczkę, prawda? To jest po lewej stronie, to jest autoportret z żoną z Stanisława Wyspiańskiego, a to jest po... Stanisław Wyspiański z żoną Teodorą, a trzyma w rękach portret Ludmiła Pilecka właśnie, czyli nasza fantastyczna koleżanka, która jest autorką owej metamorfozy. Ludmiłka, która pracuje przy filmach, teatrach od lat, jest ceniona i znana i przez reżyserów, i przez aktorów. Trudno było w tym roku, Ludmiłko? Nie, tylko mało czasu zawsze jest na zrobienie dokładnie. Trzeba z detali robić, z kawałków sklejać, bo każdy raz, każdego roku inne wyzwanie jest, inne twarze są, inne pokonania. Kto ma komórki, to może podejść tutaj bliżej i zrobić zdjęcie. Na pewno jest to coś fajnego. A dla Państwa na pewno też niesamowita przygoda, bo nie wiem, czy się Pan spodziewał, że może być Pan podobny do Stanisława Wyspiańskiego. Skąd? A jest Pan podobny teraz? Tak mi się wydaje, tak mi mówią. Jak się Panu podoba żona Teodora? Bardzo dobrze scharakteryzowana. Potworna jędza była podobno. Może, ja jej nie znam. Ludmiłka zmieniła tylko wygląd charakteru, na pewno nie. A jak się Pani podoba swoja nowa twarz? No, podoba mi się bardzo i wiem, że Pani też włożyła bardzo dużo wkładu, więc chcę jej bardzo podziękować za to. I była to dla nas przyjemność, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo miła przyjemność. Dziękujemy bardzo, Ludmiłko. Dziękujemy jeszcze chwileczkę, pracę. Żeby zrobić zdjęcie. Proszę się, przysuńcie się bliżej tutaj. Nie, to oczywiście, tak. Aha, tak, tak. I zrobione? Następna szansa za rok. Najpierw trzeba wystartować w konkursie na najbardziej wygodaną parę, potem ten konkurs wygrać i potem już Ludmiłka się zajmie laureatami. Warto spróbować. I wystartować. No, Facebook oszaleje. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I Ludmiłce, Ludmiła Pilecka. Proszę Państwa, a teraz po... Jeszcze śpiewnik, śpiewnik.